Zabieg bariatryczny jest bardzo skomplikowaną procedurą, niemniej jednak jest to ostatni etap samego leczenia. Każdy pacjent przed zabiegiem musi przejść bardzo wnikliwą, dokładną kwalifikację i diagnostykę chorób towarzyszących otyłości. Każdy pacjent musi przejść przez konsultację lekarza internisty, w szczególności diabetologa, endokrynologa czy też kardiologa. Dodatkowo każdy pacjent przed ostateczną kwalifikacją do zabiegu operacyjnego musi przejść badania dodatkowe. W szczególności chodzi tutaj o gastroskopię. Często nasz zabieg operacyjny uniemożliwia późniejsze badanie układu pokarmowego metodą endoskopową, stąd narządy, które będziemy operować, musimy mieć pewność, że są w 100% zdrowe. Ponadto dobrze jest przed takim zabiegiem zaszczepić się przeciwko żółtaczce typu B. Kolejnym ważnym elementem podczas kwalifikacji do tej procedury jest konsultacja psychologiczna, w szczególnych przypadkach psychiatryczna. To są rzeczy, które z punktu medycznego zapewniają nam pewną stabilność pacjentów. Dodatkowo dobrze jest, żeby ci pacjenci przebyli konsultacje dietetyczne, ponieważ, jak już wspominałem wcześniej, operacja wymusza zmianę nawyków żywieniowych, przebywanie na diecie do końca życia. Jeżeli pacjenci nie akceptują tego sposobu życia po operacji, wtedy operacja nie jest dla nich dobrym rozwiązaniem. Operacja bariatryczna niestety wiąże się z przebywaniem na diecie i ta dieta w przypadku pacjentów, którzy są poddani tym operacjom, będzie obligatoryjna do końca życia.